Artur Wiśniewski, Stockbroker.pl to jest pasywna rewolucja. Fundusze ETF zasłynęły niskimi opłatami, zdobywając serce inwestorów na całym świecie. Mało tego, okazuje się, że część z tych funduszy jest prowadzona po prostu bezpłatnie. Jak to możliwe? Część z nich zarabia na siebie po prostu, a inne fundusze nie pobierają wręcz opłat za zarządzanie. Wbrew pozorom jest ich całkiem sporo. W tym nagraniu pokażę Wam moją całkowicie subiektywną listę top 10 bezpłatnych ETF. Zapraszam Was serdecznie. Pierwszy fundusz Vanguard Foodsy All World fundusz akumulujący. Dywidendy. Słowo wstępu, o co w ogóle chodzi, dlaczego jest bezpłatny, bo zarabia na siebie. Jak możemy to zmierzyć? Jest taki wskaźnik, który nazywa się Tracking Difference, który pokazuje różnicę w stopie zwrotu pomiędzy indeksem, który fundusz naśladuje, a wynikiem samego funduszu. Dla przykładu, w indeks zarabia 10% fundusz 9% no to różnica jest 1%. Różne różnie są konwencje czy podawać to ze znakiem ujemnym czy dodatnim nie ma to dla nas znaczenia. Weźmy przykład tej tabeli, którą widzimy teraz na ekranie, to są fundusze bądź naśladujące FTSE All World albo MSCI All Countries World Index, tabela zapożyczona z z, ze strony internetowej trackingdifferences.com. Mamy na samym dole tabeli X-Trackers MSCI All Countries World 1C. W drugiej kolumnie widzimy TER, czyli Total Expense Ratio, koszty całkowite funduszu. 0,25%. Tracking difference 0,35. Ta liczba jest większa o 1/10, co znaczy, że są w funduszu jakieś dodatkowe opłaty albo pojawił się jakiś in, może pojawił się jakiś błąd zarządza, zarządzającego lub coś innego, co spowodowało, że ostatecznie wynik funduszu był gorszy był gorszy nie o 0,25, tyle co wynosi co wnoszą koszty całkowite, lecz o 0,35. Kolejny przykład. iShares MSCI All Countries World Index. Idziemy z DO w górę. Opłata za zarządzanie, czyli koszty, właściwie to koszty całkowite, TER 0,2%, a tracking difference 0,3%. Ponownie tracking difference wyższy niż koszty całkowite. Ale mamy też na przykład e, Spider MSCI, All Countries World Index, i tam z kolei mamy TER, czyli koszty całkowite 0,4%, a Tracking Difference 0,15%, czyli mniej. To znaczy, że gdzieś ten zarządzający musiał uzyskać dodatkowy przychód, polepszając wynik funduszy, dzięki czemu można powiedzieć, częściowo zniwelował opłatę za zarządzanie. Um, idąc jeszcze dalej widzimy dwa fundusze Vanguard, Vanguard FTSE All World, jedna wersja akumulująca, druga dystrybuująca dywidendy i w tej wersji akumulującej widzimy, że tracking e, że TER, czyli Total Expense Ratio wynosi 0,22%, a tracking difference 0, czyli można powiedzieć, że w ogóle się nie odchylił od indeksu, uzyskał taki sam wynik co indeks, więc... E, można powiedzieć w jakiś sposób zarobił na siebie, dzięki czemu no, ten wynik, te, te można powiedzieć, że ten dodatkowy dochód pokrył tą opłatę za zarządzanie, którą e, fundusz pobiera. Mamy też Futsi All World, wersja dystrybuująca dywidendy, i tutaj mamy wręcz wynik zna, ze znakiem ujemnym, co oznacza, że ten wynik jest jeszcze lepszy czyli w, z nawiązką pokrył e, koszty zarządzania. No i teraz yy, pojawia się pytanie, z czego to może wynikać. Powody przeważnie są dwa. W przypadku funduszy z replikacją fizyczną, a to jest ten przypadek, przeważnie korzyści wynikają z pożyczania papierów, które należą do funduszu, a w przypadku funduszy replikujących syntetycznie chodzi o korzyści podatkowe, które one uzyskują. W przypadku tych funduszy yy, dobro wyniki uzyskały zarówno Vanguard FTSE All World, e, wersja dystrybuująca i akumulująca dywidendy. Natomiast ja postanowiłem wyróżnić tą wersję akumulującą dywidendy, pomimo, że miała niższy tracking difference, z tego powodu, że ja po prostu preferuję te fundusze, które dywidendy akumulują, ponieważ jest to prostsze. Nie muszę dzięki temu samodzielnie rozliczać dywidend, który otrzymywałbym z funduszu. Na samym końcu dodam, że Vanguard FTSE All World to jest fundusz, który jest bardzo wygodny dla osób, które cenią sobie prostotę, ponieważ jest to fundusz, który pokrywa nam, podobnie jak fundusze na MSCI, All Countries World Index, pokrywa nam cały świat. Mamy 90% rynków rozwiniętych oraz 10% rynków wschodzących, więc mając zaledwie jeden fundusz w portfelu, mamy pokryty cały świat y, rynku akcyjnego. Kolejny fundusz iShares Core MSCI World, czyli tutaj jest to fundusz rynków rozwiniętych. Przypadek, w którym jeśli ktoś nie chciałby mieć tego e, automatycznego podziału na rynki rozwinięte i wschodzące 90-10%, tylko mieć inną proporcję, no to musi samodzielnie kupić rynki rozwinięte oraz osobno rynki rozwijające się. Tutaj mamy przypadek właśnie rynków rozwiniętych i mamy e, indeks e, MSCI All Countries World Index, ale również Vanguard FTSE Developed World. W tym przypadku wskaźniki tracking difference w stosunku do ETF-ów naśladujących MSCI oraz FTSE są dość zbliżone. O ile w poprzednim przypadku funduszu MSCI All World ja zdecydowałem się na wyróżnienie funduszu Vanguard, tym razem zdecyduje się na inny wybór, na wybór iShares Core MSCI World. Z jakiego powodu? Ten fundusz po prostu ma największe aktywa, a to powoduje, że koszty transakcyjne, a dokładnie spredy, które są do nich zaliczane, będą pra prawdopodobnie najniższe ze wszystkich. Gdybyśmy porównali to z funduszami Vanguard, tam również mamy jeden z tych funduszy, całkiem, który ma całkiem przyzwoite, przyzwoite aktywa. Natomiast, jeśli mamy porównywać jabłka do jabłek, czyli fundusze akumulujące do akumulujących, czyli te, które są moimi ulubionymi, no to tu różnica jest ogromna i ona jest na korzyść iShares Core MSCI World. Ja bym wybrał ten fundusz w tym przypadku. Jeżeli chodzi o etf na Stany Zjednoczone postanowiłem wyróżnić ETF Lixer SP 500, który jest ETF-em dystrybuującym dywidendy z replikacją syntetyczną. Jak widzicie, tak na marginesie, etf na Stany Zjednoczone. Tych ETF-ów jest najwięcej, jeżeli chodzi o te, które mają bardzo niski tracking difference. E, a dlaczego wy, zdecydowałem się wyróżnić akurat Lixora, pomimo, że jest funduszem dystrybuującym dywidendy, który, za którymi ja nie przepadam? A to dlatego, że jest to fundusz, który jest bardzo powszechnie dostępny dla nas, dla polskich inwestorów, ponieważ można go kupić praktycznie przez każdy dom, pol, polski dom maklerski, co powoduje, że Chcąc inwestować na rynku amerykańskim, nie musimy zaczynać od szukania domu maklerskiego, który daje nam ekspozycję na te ETF-y. Gdybyśmy nie chcieli mieć ekspozycji, okay, gdybyśmy nie chcieli mieć ekspozycji na fundusz dystrybuujący dywidendy, tylko jednak akumulujący dywidendy, tutaj jest trochę ciężej, ponieważ wiele z tych funduszy nie jest łatwo dostępnych dla polskich inwestorów. Mamy natomiast BNP Paribas Easy S&P 500, który jest dostępny w XTB i to jest fundusz akumulujący dywidendy, a jeśli ktoś akurat nie ma rachunku u tego brokera, to bardziej powszechne będą X-Trackers SP 500 oraz Invesco SP 500. Mogę jeszcze dodać, że jeżeli chodzi o ETF-y dystrybuujące dywidendy, to nie musimy się, się tym dywidendami przejmować w kontekście podatkowym, jeżeli inwestujemy w nie przez rachunki typu IKX. Ja to jest właśnie mój przypadek, dlatego ja akurat mam ten fundusz ale właśnie na rachunku IKX, poza rachunkiem IKX e, nie korzystam z funduszy dystrybujących dywidendy po prostu dla własnej wygody. Kolejny fundusz, gdybyśmy mieli dalej rozdrabniać nasz portfel i budować się na przykład z dużych i małych spółek, mamy tutaj przykład funduszu Spider Russell 2000 US Small Cap. Również fundusz typu akumulującego dywidendy, tylko tutaj uwaga, dlaczego się w ogóle na niego zdecydowałem? Po pierwsze jest to jeden z niewielu funduszy, który jest dostępny dla polskich inwestorów, zwłaszcza przez polskie domy maklerskie. Tych tego typu funduszy small cap jest po prostu niewiele. Natomiast tutaj przy okazji muszę zastrzec i warto zwrócić uwagę, że akurat w tym koszyku, który tu widzimy, mamy wiele funduszy, które jednak inwestują na różnych rynkach. Ja wyróżniłem fundusz inwestujący w małe spółki na rynku amerykańskim, ale są też inne, które inwestują na przykład w Europie, jak iShares Stocks Europe Small 200, albo iShares MSCI Emerging Markets Europe, czy MSCI All Countries Far East. To są wszystko bardzo różne rynki, więc pamiętajmy, że jeśli porównujemy w ogóle tracking difference pomiędzy funduszami, to porównuj, porównujmy jabłka do jabłek, czyli porównujmy ETF-y, które naśladują dokładnie te same indeksy. Kolejny fundusz skupiający się na ETF na, na akcjach z Europy, iShares Core MSCI Europe, również fundusz typu akumulu akumulującego, fundusz stosujący replikację fizyczną, a konkretnie sampling, czyli nie pokrywamy wszystkich spółek, które wchodzą w skład indeksu, tylko część. Jest to rozwiązanie stosowane zwłaszcza wtedy, kiedy tych Spółek w, w, w indeksie jest bardzo wiele, a wiele z nich nie ma bardzo dużego wpływu na ten indeks. Dlaczego postanowiłem wybrać akurat iShares score MSCI Europe? Powodów jest kilka. Jeżeli chodzi o większość z tych, które są dostępne, u góry tabeli, czyli wśród tych funduszy, które miały w ostatnim czasie korzystniejsze wskaźniki, tracking difference, to one w większości przypadków nie są dostępne zbyt łatwo dla polskich inwestorów. Akurat fundusz Amundi MSCI, MSCI Europe jest dostępny na przykład w Degiro, ale to nie jest, nie każdy tam rachunek posiada. Mamy też fundusze Vanguard FTSE, Developed Europe. Yy, oraz yy, i to w wersji dystrybuującej oraz akumulującej dywidendy. Natomiast tutaj ponownie, gdybyśmy porównali yy, fundusze Vanguarda i iShares'a tego samego typu, czyli akumulacyjnego, który jest moim ulubionym, to w tym wypadku większe aktywa ma iShares, co według niego premiuje z tego względu, że prawdopodobnie spready będą na nim Niższe, które są kosztem transakcyjnym. Natomiast, gdyby komuś nie przeszkadzała wersja dystrybuująca dywidendy, bo na przykład szuka funduszu pod kątem Ike czy Xe, no to wówczas można rozważyć Vanguard Foods Developed Europe, który miał w ostatnim czasie korzystniejsze poziomy tracking difference. Przy czym od razu zastrzegam, też warto to dodać, że poziomy tracking difference, które widzimy, które liczymy. To jest zawsze jakaś historia, to jest coś, co już się wydarzyło, i to też nigdy nie jest gwarancją na to, co się wydarzy w przyszłości, ponieważ może być tak, że poziom opłat pobieranych przez poszczególne fundusze się zmieni i to wpłynie na przyszłe poziomy wskaźnika Tracking Difference. Także tutaj też miejmy mi to gdzieś z tyłu głowy. Kolejny fundusz: iShares Edge, MSCI, USA. Value Factor, czyli fundusz faktorowy skupiający się na spółkach nisko i ja tutaj wybrałem akurat iShares Edge, MSCI USA Value Factor. Fundusz typu akumulacyjnego przede wszystkim oraz fundusz, który ma największe aktywa, co oznacza, że ma po prostu niskie koszty transakcyjne, oraz też to, że z największym prawdopodobieństwem będzie dostępny w polskich czy w zagranicznych domach, maklerskich. Ponownie replikacje typu sampling, jak w większość funduszy, które do tej pory widzieliśmy. Fidelity, quality, income. Tutaj mamy zestawienie funduszy typu dywidendowego, które się skupiają na inwestowaniu w spółki dywidendowe. Yy, przy czym ponownie, jak wcześniej, uwaga, yy, nie ma sensu trochę porównywać ich wszystkich jednocześnie, ponieważ większość z nich... Yy, naśladuje zupełnie inne indeksy, więc to nie, jest nie byłoby to porównywanie jabłek do jabłek. Ja zdecydowałem się na wyróżnienie funduszu Fidelity, który jak widzicie, jest dość daleko w tej tabeli, którą mam przed sobą. Natomiast to jest po przede wszystkim pierwszy fundusz, który dywidendy akumuluje, co jest dla mnie priorytetem, ponieważ jestem leniwy, wygodny, jak zwał, tak zwał, więc jest to pierwszy z tych funduszy, które mają niski tracking difference z tych ujemnych, ale ten, który dywidendy dystrybuuje i co więcej, co ważne, jest dostępny w miarę łatwo również przez polskie dom maklerskie. Kolejny fundusz, to już nie fundusz, o którym byśmy mogli powiedzieć, że ma niski tracking difference, bo nie wiem, zarabia na pożyczaniu papierów. To jest inny przypadek. Przede wszystkim nie jest to fundusz typu ETF, tylko ETC, exchange Traded commodity, Setra Gold, fundusz, który naśladuje cenę złota. Jak widzimy, jest to jeden z trzech największych funduszy tego typu, naśladujących cenę złota fizycznego. Wszystkie trzy są zabezpieczone fizycznie. Jak widzimy, o ile ISRS i Invesco mają TER, czyli koszty całkowite na poziomie 0,15%, o tyle Setra Gold ma koszty wynoszące dokładnie 0%. Widzimy też, że w horyzoncie pięcioletnim przekłada się to na wyższe stopy zwrotu na Setra Gold w porównaniu z pozostałymi funduszami, które widzimy w zestawieniu. No i można sobie zadać pytanie, jak to możliwe, że fundusz nie pobiera opłaty za zarządzanie? Przecież na pewno jest tam jakiś haczyk, to nie są instytucje charytatywne. Jeśli byśmy zajrzeli do dokumentu, który się nazywa KID, tam nie znajdziemy informacji o tym, żeby fundusz pobierał żadne. Dodatkowe opłaty, ale już faktycznie dostępnym m.in. na stronie internetowej Funduszu Setra Gold ETC, mamy informację, że pobiera on 0,025% miesięcznie z tytułu opłaty za przechowywanie, tak zwana custody fee. Co więcej, tam, jeśli doliczymy podatek, to wychodzi 0,36% rocznie, co nam potwierdza serwis Bloomberg. Okej, okay. Teraz pojawia się pytanie: w takim razie, skoro jednak ten fundusz y, pobiera opłatę, to dlaczego nie jest ta opłata wykazywana w y, poziomie wskaźnika TER? No i tutaj uwaga, ciekawostka: jest to jedyny, przynajmniej jedyny mi znany fundusz y, na świecie, któremu udało się przerzucić y, koszty, de, koszty y, przechowywania papierów, y, koszty prze, przechowywania aktywów w tym przypadku. Na podmiot zewnętrzny. Ten fundusz samodzielnie nie pobiera tej opłaty opłaty 0,36%, dlatego, dlatego może jej nie wykazywać. Ta opłata została prze, przeniesiona na fundusze no inaczej, przeniesiona na instytucje, które prowadzą rachunki klientów, którzy inwestują w ten fundusz czyli na Twój dom maklerski. Yy, większość domów maklerskich jak, mówią, yy, jak mówi źródło Just ETF, dalej przenosi tę opłatę na swoich, na swoich klientów, ale uwaga, ta opłata może być przez brokera na klienta przeniesiona, ale nie musi. I okazuje się, że w wielu przypadkach, w wielu domach maklerskich, które są dostępne dla polskich inwestorów, ta opłata nie jest naliczana. Sprawdzają to m.in. w M-Banku, w XTB, w Links, w DeGiro oraz w Exante i te instytucje powiedziały, że do tej pory nie pobierały tego typu opłaty. Oczywiście nie jest powiedziane, że ona nigdy nie będzie pobierana. Warto mieć to gdzieś z tyłu głowy i tak w ogóle to upewnić się u swojego brokera, czy tej opłaty nie pobiera, nie ufać mi na słowo tylko na wszelki wypadek dla podwójnego, podwójnego sprawdzenia sprawdzić jeszcze w swoim domu maklerskim ale wydaje mi się, że jest to naprawdę gra warta świeczki jest to fundusz, który warto rozważyć. Przedostatni ETF to fundusz beta ETF Nasdaq 100 PLN hedged. Jeden z dwóch funduszy zahedżowanych do polskiego złotego, które są dostępne na polskiej giełdzie, na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Drugi to S&P 500 i uwaga, oba te fundusze mają opłatę za zarządzanie rzędu 0,7%, przy czym obecnie ta opłata za zarządzanie została Anulowana została ona obniżona do zera aż do końca bieżącego roku, czyli do 31 grudnia 2021 roku, przy czym warto mieć z tyłu głowy, że opłata za zarządzanie to nie jest też tak, że ten fundusz nie pobiera ża... nie ma żadnych kosztów, ponieważ opłata za zarządzanie to jest główna, ale nie jedyna opłata, która składa się na wszystkie koszty funduszu, są jeszcze koszty transakcyjne, koszty administracyjne, więc tego typu koszty. Pozostaną. One stanowią mniejszość, ale jednak one gdzieś tam będą występować. Tak czy inaczej, jest to na plus, że opłata za zarządzanie została obniżona do zera, i to też na pewno warto uwzględnić, i jest to zachęcające. Ostatni fundusz, o którym chciałem Wam powiedzieć, to nie jest fundusz typu ETF. To jest fundusz pasywnie zarządzany, albo można, może powiem, jest to fundusz z palety INPZ-u, palety y, funduszy indeksowych, które co do zasady naśladują jakieś indeksy. Ten fundusz nie naśladuje w, w, w sensie stricte indeksu, bo jego benchmarkiem jest VBIT jednomiesięczny, ponieważ nie da się naśladować tego indeksu. Można naśladować indeks TBSP, wybitnie. Natomiast to jest fundusz, który po prostu inwestuje w krótkoterminowe papiery wartościowe. Są to konkretnie obligacje Skarbu Państwa przeważnie, stałe lub zmienne kuponowe. I to jest fundusz, który normalnie ma opłatę za zarządzanie 0,5%, podobnie jak pozostałe fundusze w palecie INPZ-u. Natomiast przez ostatni rok, od 1 sierpnia zeszłego roku, ten fundusz był. Dostępny bez opłaty za, za, za zarządzanie, a obecnie, m, dwa tygodnie temu, Towarzystwo podjęło decyzję o tym, aby przedłużyć zwolnienie z opłaty za, za zarządzanie do 31 stycznia 2022 roku. I uwaga, ponownie to nie jest tak, że opłata za zarządzanie to jest jedyny koszt składający się na koszty funduszu są jeszcze inne Koszty, koszty administracyjne, jak patrzyłem w dokumencie, który się nazywa KID, za ostatni okres, za który był dostępny, łączne koszty wynosiły 0,53%, koszty bieżące. No to jeśli odejmiemy od tego potę 0,5%, to zostają koszty, natomiast jest to na pewno koszt niewielki koszt, który będzie może niezauważalny, a na pewno jest to mniejszość kosztów całkowitych. Tak to z grubsza wygląda, jeżeli chodzi o to, co chciałem Wam pokazać w tym materiale. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Proszę, wpadajcie też do, do naszej grupy facebookowej Pasywna Rewolucja. Tam dyskutujemy na temat inwestowania w ETF-y. Zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Cześć.